Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagramy w Anno 1800. W ostatnim udało nam się, kochani, postawić fundamenty pod wystawę światową. Rozpoczynamy budowę takowej. Mamy nadzieję, że wkrótce się wszystko uda. A czemuż to brak produkcji? Musimy dostarczyć cement i... rozumiem. Dobrze. Fajnie, że na to zwróciłem teraz uwagę. Żebyśmy nie zaczęli niewypałem, kochani. Wszystko dostarczymy, spoko, spoko. Od razu przywieziemy. Żeby nie zabrakło niczego naszym dzielnym budowniczym. Może nam się uda ją wybudować w tym odcinku, kochani. Mam nadzieję, że tak. Że na łamach tego odcinka zostanie to ukończone. Wyślijmy tą całą ekipę naszą. Wraz z okrętem flagowym na czele. Do grodziska po więcej, kochani, maców. Przygotujmy ich. Tam płynie już flota do transportu innych rzeczy. Niech płynie, a my wyślemy do grodziska właśnie ekipę. Po macy. My też tam wskoczymy. Państwo będą wozili co innego niż materiały, zdecydowanie. Nasze przedmioty z inwentarza, po kolei. Proszę wszystko zabrać i upewnić się, że wszystko dotrze. Po kolei, kochani, będziemy ładować teraz. W końcu się przewiesiemy ze wszystkim, co mamy. I stąd sobie ekspedycję już dużo bardziej skutecznie będziemy wysyłać ze stolicy nowej i głównej. Pora wszystko zabrać, kochani. To przeprowadzka główna już się odbyła wiele odcinków temu, jak pamiętacie, ale pozostały, może nawet nie detale, ale istotne rzeczy, o które też chciałbym zadbać. Zdecydowanie, kochani. Nie wstydźcie się, podpłyńcie bliżej. Oni nie gryzą. Za słabe mają zęby już, żeby gryźć. Świetnie. Kto jeszcze chce specjalistę na pokład? Proszę bardzo, w międzyczasie nasz instytut badawczy będzie nieustannie i wytrwale prowadził wszelkie konieczne prace, kochani, jak wiecie. Nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy ani na chwilę, kochani, i gardy też nie opuszczamy przeciwko naszym oponentom. A propos oponentów, musimy sobie udziały w wyspie Willa kupić kolejne, kochani. Jego już na pewno nie stać na odkupienie ich od nas. Na pewno nie, a my pomalutku wykupimy tą wyspę od niego. Może jakieś zadanko weźmiemy, żeby dyplomatycznie poprawić sytuację między nami a nim, kochani. Pochwalmy jego kapilinder, dajmy mu trochę... Może pak ci konie agresji jakiś, Willie? A jak nie, to zadanko byś do... Dobra. Okej, jak będziesz gotowy. Jeszcze nie jesteś gotowy. Posiąść pełnię mocy. Dobrze, cement i deski. A, tu się zbiera coś, widzę, dobrze. Czyli ruszyła fabryka, niby. No dobrze, będziemy też przesyłać. Będziemy też przesyłać coś od siebie, to zdecydowanie, kochani. Myślę, że tą flotę też możemy, jako że nie robi ekspedycji, nie będzie przez jakiś czas jeszcze, rozładować, kochani, ze wszystkiego dosłownie. Wywal to za burtę, jak jest dość. A ich zostaw w porcie też. Wszystkich ich zostaw w porcie, świetnie. Chodź tu. Popłyń teraz do grodziska i działaj też na rzecz naszą, dziękuję. Przydaj się do czegoś, chłopie. Ty możesz wywalić ładunek niepotrzebny. Ty też. Dobra, płyńcie, płyńcie. Wszyscy się przydadzą. All hands on deck, jak to ładnie mówią. Co tu się wyprawia? Jakieś wewczynne stateczki? Nie. Wszyscy mają robotę, no i świetnie. Klipery, możesz czas wymienić je, kochani. Na coś szybszego i bardziej wydajnego. Nie pamiętam, jak się nazywają te duże kontenerowce. Statki towarowe się po prostu nazywają. To było zbyt oczywiste, żebym mógł to zgadnąć, kochani. Dobra, jak instytut sobie radzi? Już mamy fachowca pierwszego, świetnie, do odebrania. To lecimy dalej, kochani. Duże odkrycia. Oczywiście powiększamy dzielnicę badaczy. I oczywiście badania przedmiotów kontynuujemy, ale nie teraz. Teraz chcemy... tak jest. Chcemy, kochani, odkrywać dalej gagatków. Po kolei. Wszystkich. Wydajmy na to punkty, bo dużo ich trzeba wydać, jak widzicie. Ale już niedługo odkryjemy wszystkich, kochani. Ile można ich odkrywać z drugiej strony. Tak jest, rozwój talentów. Zaraz ich wszystkich przewieziemy i do portu też damy, żeby szybkość załadunku tam poprawić. Kapitanat portu już jest, z tego co pamiętam, moi drodzy. Tego nigdy dość, jak wiecie. Tego nigdy dość, kochani.
Zwłaszcza jak szybko te punkty jesteśmy w stanie zainwestować mimo wszystko, kochani. Świetnie. Chociaż to kosztuje dużo, to zobaczcie jak szybko nam idzie, kochani. Świetnie. 2700, dobra, jeszcze nas stać. Teraz już nas nie stać, ale sobie wszystko pomału wynajdziemy. Proszę się nie martwić. Wszystko odkryjemy, co tylko jest do odkrycia w tej grze. Nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Tutaj się wynajdują świetnie nasi mądrale, doskonale. To będzie ostatnia dzielnica. Nie możemy też przesadzić z... Żeby nie było braków w rzemieślnikach, kochani. Nie mamy osady jeszcze, gdzie by się osiedlić mogli. Dopiero planujemy wykupić od Willa tom oto. Piękną wyspę i tu też mieć rzemieślników w Trylanej. W najbliższej przyszłości, kochani, pojedynczo. Zacznijmy wyspa po wyspie kupować je. I na pewno nie stracimy na tym. Wystawa światowa jednak ruszyła, świetnie, cieszę się, ale więcej cementu tu doniesiemy za chwilę. We własnym. Możemy więcej? Chyba nie możemy. Jak tam idzie? Robota, deszcz na razie pada i smutkiem tu wieje. Dobra, poczekajmy chwilkę, na pewno się uda, kochani. Na pewno gra jest warta świeczki, jeszcze wiele gry przed nami, samej. Chodźmy do NBS-y na chwilę. Jestem przekonany, że tu nie wykonaliśmy łańcucha zadań jeszcze. Ale ja ten artefakt próbowałem dostarczyć, tylko niewiele z tego wynikało niestety. Miałem taki artefakt na pokładzie, tylko pogardzili nim. Po prostu nim pogardzili, kochani, jak pamiętacie. Mama, czy możesz tu... Willy nam zabrał wyspę? Nie, tak sobie stałem tu po prostu. No pewnie. Chodź, przydaj się na coś. Zbuduj magazyny. Tych nigdy dość. Zbuduj tu parę magazynów. Dziecko. Świetnie. Przydaj się na coś. I wtedy popłyniesz do grodziska. Spróbujesz przywieźć jakiś epicki artefakt, ale jak mi się nie spodoba. Jak znowu to nie będzie to się obrażę, nie? To będzie potwarz dla mnie. Przecież mają, zobacz, to jest artefakt epickiej wartości. To też jej się nie podoba, jak rozumiem, tak? Nie. Artefakt z Wessy to ma być, rozumiem. Ja jestem po prostu nienormalny, kochani, i niemądry. A kto tu sprzedaje artefakty z Wessy, przyznać się? Kto handluje kontrabandą? Przyznać się, przyznać. Nie, to wszystko, dzięki. To ty wracaj do domu w takim razie. A dokładnie do grodziska, zostaw te epickie, cudowne artefakty. A ty popłyniesz po artefakt Zenbes. Rozumiem już, kochani. Po prostu nie skończymy tego. Dopóki nie skończymy tego łańcucha zadań, obawiam się. Artefakt Zenbes, a skąd ja ci wezmę taki? Ktoś tu handluje takimi, na przykład tu? W Angrebie? Nie wiem. A, z nimi się pokłócił, pamiętam, tak, to prawda, tu jesteśmy wrogami z nimi. A czy Ketema handluje czymś? Przedmiotami na przykład? Chyba tak, kochani, może handluje, zobaczymy zaraz. Kto wie? Byłoby fajnie. Gdyby handlował, nie? W sumie. Skarby podwodne z NBS-y, no dobra, może będziemy ich szukać. Zobaczymy, o co chodzi z tym Nate'em w ogóle, w międzyczasie, jak będą się zbierały inne rzeczy. Wszystkimi możliwymi metodami, kochani, chcę też pozyskiwać te epickie rzeczy. Czyli ty nie jesteś nam potrzebny. A może i jest coś? Płyń tam, zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno, kochani, mam oko na nasze odkrycia. Uczeni powiedzą sami, jak się skończy. To jest świetne w tym systemie. Zobacz, jak nam dopierniczają punkty, kochani. I limit mamy już 48 tysięcy. I rośnie, i rośnie. Zaraz tych będziemy musieli wykwaterować, rzemieślników. Pomału trzeba myśleć nad wyspą kolejną, kochani. Nie do wiary, że to mówię, tak? Pomału musimy myśleć nad kolejną wyspą, gdzie będą rzemieślnicy. Tudzież nad ulepszeniem, kochani, tutaj, w większej ilości ich jeszcze. A nie można nam robotników zaraz zabraknąć, prawda? Zobaczcie, to wszystko się trzyma na słowo honoru. Gdańsk jest tak naprawdę główną wyspą, gdzie zaopatrujemy siłę roboczą naszych mądrali. Dobra, proszę, tak, załadować porta na cement, bo może być potrzebny. I do tego użyjemy towarowych statków. Chodźcie. Jeden tu. Jeden niech ładuje, tak. To czego mało jest.
czyli okien. Tego mam bardzo mało. Chodź tu, ty po cement pójdź do portanet od razu. Tak, do portanet po cement. Ty chodź tu po beton, bo tego też pewnie będzie potrzeba do wykończenia nowego świata, a reszta popłynie z przedmiotami. Tak to zrobimy. Ty już płyń, albo nie, popłynie się razem. Ty beton. Tak jest, na full, oczywiście, że na full. I teraz oba towarowe sobie już popłyną do, kochani, do nas. Do Trelawney, a wy będziecie przedmioty dalej, bo jeszcze sporo zostało do przetransportowania. Nie ma, zmiłuj. Trudno, będziemy ich mielić na punkty nauki, jak będzie trzeba. Tych zbędnych gagatków. Trochę się tego nazbierało, jak widzicie, kochani. No dobra, będą darowizny na rzecz nauki. Konieczne. Dla mnie bomba. A gdzie jest reszta? Świetnie, mamy do odbioru. Już odbieram i już rzucamy kolejną robotę. Spokojnie, pomału, dla wszystkich wystarczy, panie kochany. Dla wszystkich wystarczy. Lecimy dalej. Jakieś duże odkrycie? Oczywiście. Proszę bardzo. Tak jak zamawiałeś, za 9000 poprosimy. Dobra. Świetnie. Lecimy dalej. 5 domów. Tak to się kręci, kochani. Świetnie. 2. Ale to nie koniec, prawda? Oczywiście, że nie. 3, 4, 5. I w zasadzie to już. Tak, wiem, co to jest. Widzę. Wow, nie pomyślałbym. So surprising. Jak na to wpadłeś, geniuszu? Dobra. Okej. Jakby to przesunąć, kochani? I ulepszyć do rzemieślników gdzie indziej. Chociaż tylko gdzie? Gdzie, kochani? To miasto jest już gigantyczne. A przecież... No tak, będziemy wyburzać z czasem te dzielnice, wiem, wiem. Ale jeszcze nie nadszedł ten czas, proszę państwa. Zdecydowanie nie jesteśmy gotowi pożegnać nikogo stąd. Dawaj wyspę, Willy, potrzebujemy twojej wyspy niedługo. Bardzo niedługo potrzebujemy twojej wyspy. Nie. Szkoda, jakieś zadanko, prawa handlowe, coś? Będziesz coś miał? Cokolwiek? Odezwij się, człowieku. O, prawa handlowe, świetne. Pięknie. O, dziękuję, jak miło swój stan. Sojuszek? Willy? Pakcik o nieagresji? Coś tego? Pokombinujemy? Nie? Dobra, to nie. A pochlebstwo? Pieniążki? Nie? Dobra. Jest i tak nieźle. Wważę się na to, że wykupujemy jego wyspę pomału i całą gospodarkę rozpieprzamy. To bardzo ładny deal. Miło, że na niego poszedł. Dzięki, Willy. Ty geniuszu. A może tu powinna być dzielnica, kochań naukowa? Tylko gdzie my to piwo przeniesiemy wtedy, prawda? Wystawa światowa się buduje, kochani. Świetnie. Fundamenty pod nią powstały. Jest ekipa. O wilkach mowa, na których czekaliśmy. Świetnie. Pamiętajcie, tu wrzuciliśmy wszystko to z NBC-y, kochani. Żeby nam nie zaginęło po drodze. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Oby nie. Uła. To jest spora operacja logistyczna. Myślę, że powinniśmy nowe miejsca im wskazywać po prostu, gdzie mają płynąć. Żeby uniknąć takiego tłoku, kochani. Państwo mogą od razu płynąć do Grodziska. Pan też w zasadzie. Tak. Wszystko rozładowane, mam nadzieję. Jeszcze sprawdzam, uwaga. Kolejny odlicz. Wszystko jest, świetnie. Dobrze, kochani, skoro wszystko jest, to bomba. Kolejne 5 budynków do instytutu. Będę zmuszony wyburzyć kawałek dzielnicy rzemieślników, kochani. Może tą jedną całą będziemy musieli wyburzyć. I nadal ich wystarczy, mam nadzieję. Tak, no i dobra, to jedną wyburzałem, bo już się martwiłem bardzo, kochani, o to, co z tego wyjdzie. Boję się natomiast wyrzucać kogokolwiek więcej, jak robotników na przykład. Sami rozumiecie, kochani.
I pamiętajmy, że mamy, kochani, dalej do rozdania, nie, może nie do rozdania, złe słowo, ale do zbudowania małe miasteczko obok, w Sopocie, które czeka na materiały od dawna już. Gdyby tylko był wolny statek jeszcze. No zaraz może będzie, kochani, właśnie nadpływa jeden. Świetnie. Świetnie. A co w Makarenie się stało? Przydałby się ratusz tu, kochani, jeśli mam być szczery. Przydałby się tu ratusz, który by nam wycisnął więcej siły roboczej. Myślę, że to jest ten czas, kiedy postanowimy, że on tu stanie po prostu. I niech się tak stanie, kochani. Musi być ratusz. Bez tego nie ma mowy. Musi być ratusz. I muszą być wysłani ludzie, którzy ten ratusz stworzą, kochani. Ratusz w Makarenie zatem, dobrze. Czy ktoś może ze specjalistów wsiąść na pokład zatem? Od ratusza. Przedmioty ratusza, zobaczmy. Tak. Zadowolenie, nie. Wpływ na warunki pracy, nie. Maksymalna liczba mieszkańców, plus 10%, plus 20%, świetnie. Ale ich chcemy tutaj mieć. Weźmiemy jego. No nie, bo wszystkich żeśmy wsadzili już wartościowych, kochani, okazuje się. Dobra, weźmy ich dwóch. Weźmy ich dwóch, kochani, zatem. Niech płyną do Makareny. Do Makareny. I tam zakładają kolonie. Dobra, dopłynął beton, świetnie. Portonet, tak, zapomniałem, to prawda. Zapomniałem o tym, ale już nadrobią, kochani. A te statki przewiozą materiały budowlane obok, na wyspę. Deski, cegły, nie tylko, stali, beton. Dziękuję. Dobra. Stali to mają chyba, co? Pod dostatkiem. Chodźcie tu rozładować się. My szybki skok do Portonet. Po cement, kochani. Sam cement. Tak jest. Może niech ten statek będzie w pogotowiu, bo będziemy potrzebowali czegoś jeszcze, kochani, wydaje mi się. Ale na razie go wyślemy. Nowy grodzisk, płyń. A propos nowego grodziska, my tu przeskakujemy. Szybko statki rozładujemy, kochani. Z maców. Cyk, cyk, tego mamy dość, tak myślałem. Tego się spodziewałem poniekąd. Tego też mają niby dość, tak? Aż tyle? Tak się powodzi? No dobra. Zobaczmy. Jeżeli tak mówicie, to tak pewnie jest. Zakładam. Papryki tu możemy uprawiać, czyli tu też by się dało rzemieślników wcisnąć, prawda? Dałoby, dałoby. Dałoby radę nawet powiększyć to miasto, tą wioskę. Dobra. Milutko, nie? Jakby tak więcej mieszkańców właśnie posiadł. Troszkę. Co? We now have the required permit to expand the camp. Już idę, a tu jest coś, daleko nie mam, to skoczę nawet. Już tam skaczę. Jeszcze 5, odbierz, oczywiście, i od razu kolejnych rozbudowujemy, kochani. Kolejny kampus, 10 tysięcy, fajnie. Następni, next. 5 kolejnych budynków, proszę bardzo. Raz, 2, 3, 4 i 5. Potrzebujemy kolejnego ratusza, jak się Państwo domyślają. Najlepiej, gdyby miał podobne funkcje i lokatorów, co ten. A tak, wiem, nie mogą się nakładać. Pamiętam. Teraz to lepiej rozplanuję po prostu, kochani. Żeby nie było pustych przelotów tak zwanych. Dobra. Ile to wejdzie takich domków? 4. 4 i przerwa, to wtedy się zgodzę. A nawet tak bym to widział, kochani. Najlepiej było tak. I tu tak samo. Chyba nie dam rady, więc tak musi zostać. Obawiam się. Kto jest potrzebny? Jacy to specjaliści pracują? Esza, niesamowity projektant i siostra ta. Siostrzyczka. Siostrzyczka trzeba będzie wynaleźć za chwilę, kochani. Zaraz to zrobimy.
Dlaczego zaraz? Dlatego, kochani, że tu jeszcze nie skończyłem, a chcę, żeby wszystkim wystarczyło wszystkiego. To nie jest komunizm, proszę mnie źle nie zrozumieć. Po prostu chcę, żeby każdy tu miał to, co potrzeba. Chcę jednocześnie rozbudowywać nasze wioski, miasta w zasadzie, osady. Świetnie, ale te sami postawimy we własnym zakresie. Dziękuję. Tak jest. Coś nie wyszło. Ewidentnie. Z czasem tu być może pobudujemy rzemieślników, kochani. Nie podjąłem jeszcze takiej decyzji ostatecznie. Zobaczymy. Czas pokaże, kogo tu najbardziej potrzeba. Na razie się postarajmy, żeby nie zabrakło dla obecnych tutaj mieszkańców zasobów. A z czasem, wiadomo, rozwiniemy się, kochani. Jak w każdym mieście. Populacja globalna rośnie. Świetnie. Populacja królestwa zwiększa się. Wybornie. Tą drogę usuńmy. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, zapewniam. Musimy tych specjalistów zdobyć koniecznie, kochani, w naszym poprzednim mieście. Oczywiście. Właśnie do ciebie zmierzamy, Blackwood. Właśnie do ciebie się wybieram, zasadniczo. Z planami ambitnymi, proszę ciebie bardzo, ja. To wywal, jak nie masz miejsca, i pójdź do grodziska. Tak. Pójdź do grodziska, a my do... skoczymy tu. Jeden będzie potrzebny. I to bardzo szybko. Na co wy czekacie? Do nowego grodziska. Już. Na co czekaliście? Na oklaski? Nie wiem. Wy się tu troszkę rozstegujcie. Jak będziemy ładować kolejne przedmioty. Jestem lekarzem, nie martw się. Tak. Tak, jeszcze dużo przedmiotów, jak widzicie, kochani, do załadowania i przetransportowania. Część pójdzie od razu na przekonwertowanie ich na punkty nauki. Mamy tyle powtórzonych specjalistów. A w zasadzie później będziemy ich stricte tu wysyłać, kochani, po to. Te okręty będą ich po prostu farmiły poniekąd u Blackwooda i będziemy ich wysyłać tylko na punkty nauki, żeby ich konwertować. Jak już kap nam się powiększy bardzo, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie wiem tego jeszcze, kochani. Na pewno duża ilość powtórek tam trafi za chwilę. Już pomału magazyn opróżniamy, świetnie. Dobra, zrobimy to tylko po to, żeby relacje z tobą poprawić, Willy. Czego potrzebujesz? Co nam Willy dał za zadanko? Zobaczmy, gdzie są wszystkie zadania, kochani. Chcę wyłów szczątki w NBS-ie, tak? Dobra, mamy tam jakiś statek w NBS-ie? Wolny? No niby mamy, dobra. To weźmy to. Niech ma. A tego zostawmy najpierw. Dobra, Willy w NBS-ie. Wy do NBS-y, do, przepraszam, Trelawney, tak jest. Jeden statek do Blackwooda, jeżeli mamy jakiś wolny tutaj. A jeszcze nie mamy, widzę. Dobra, to poczekamy. Do NBS-y w takim razie, kochani. I zrobimy to, co trzeba w NBS-ie, żeby u niego zadowolić. I dopiero wtedy wyruszymy dalej, moi drodzy. Zdecydowanie jest co robić jeszcze w grze. Jak tam instytut pracuje? Proszę powiedzieć. Czy on pracuje? A my tu sobie już poprowadzimy dalej. Drogi. Znowu nie mogę kliknąć, coś się zawiesiło. No teraz dopiero, kochani. Tak. Czy już macie nowe potrzeby? Tak, już telefonów potrzebują. No co wymaga... Jak się produkuje telefony? Na szczęście nie z mosiądzu, z żarników. Czego mamy dużo i z okładzin, kochani. To bardzo dobrze się składa, bo tego mamy dużo. Zaraz zaczniemy produkować je, tam gdzie sobie życzą. Stwórzmy kolejny, kochani, może na wyspie to zrobimy, co? Tu mamy takie obszary. I do elektrowni nie jest daleko nawet. Więc dałoby radę stąd, kochani, pociągnąć sieć kolejową. Na razie hipotetycznie to sobie załóżmy tutaj gdzieś. Oczywiście wokół związku zawodowego, nie muszę tego mówić, prawda?
Pewnie, że nie muszę. Oczywiście fabryka telefonów, to możemy już okładziny i żarniki pomału transportować. Tak. Tak, to takie jest przymiarkowe, proszę w ogóle nie skierować się tym, jak to wygląda na razie. I hipotetyczny magazyn, tak, tutaj, bla bla bla. Dobra, jeżeli długo i szczęśliwie. A teraz wracamy do interesów, kochani. Gdzie są nasze bezczynne okręty? W drodze, świetnie. Potrzebujemy okładziny i potrzebujemy żarników, kochani. Żarniki z Nowego Świata. Żarniki, stolica. Świetnie. Żarniki, stolica. Tak, zuchwały, jeden z was. Niech z Łodzi żarniki transportuje. Tu ich jest multum. Multum, kochani, bo żarówki już się odkładają nawet. Więc na pewno i żarników mam miliony. Żarniki, gdzie one są? A ja się muszę naszukać zawsze tego, kochani, gdzie one są? Żarniki. Są, świetnie. Ładuj na full, oczywiście, że tak. 3, 4, 5 i 6, świetnie. I zrzucaj je w Trelawney, jak wiemy. Zrzucamy je w Trelawney, proszę bardzo. I teraz okładziny, kochani, musimy się transportować, czym prędzej. A co tam się dzieje już? Nie ma tu policji? Naprawdę nie postawiłem? Nie wierzę. Ależ byłem naiwny, kochani. Dajmy tu policję w takim razie. Wróćmy do tu. Tak jest. Willy zadanko ma, pamiętam nadal. Nie zapomniałem o zadaniu, kochani. Dobra. Żarniki i okładziny. Do okładzin potrzebne nam jest szczególne miejsce. Myślę, że w same Skobarze jest nadmiar okładziny, kochani. Nadal. Tak jest. Nie pomyliłem się ani trochę. Dobra, czyli z San Escobaru. Tak? To jest San Escobar? San Escobar. Z San Escobaru będziemy okładzinę stolicę. Okładzina stolica. Tak jest. I to jest statek Andromeda 3. Niech wpływa z San Escobaru z okładziną, kochani. Z okładziną. 5, 6. Do Trelawney. I już go tam. Świetnie. Ta nam urządza telefony, kochani. Teraz czy to są jakieś bezczynne statki? Tutaj nie, ale gdzie indziej zapewne są. Potrzebny nam jeden do Blackwooda, żebyśmy znowu, kochani, mogli. Czy mamy kolejnych gotowych? Czy jeszcze nie? Już powstają, czy jeszcze nie powstają? Już są, właśnie, szkoda czasu, kochani. Szkoda czasu, następni. Badaj od razu, dziękuję. Badaj ich od razu. My już sobie poradzimy. Jeszcze jeden. Tak jest. Jeszcze jeden od razu, dziękuję. Kampus się powiększa, kochani, jak widzicie. Punkty lecą jak szalone. Ale ich potrzeby rosną. Teraz telefony, dalej tylko wieża radiowa zostaje. No i oczywiście wszystkiego więcej. Fajki i gramofony zaraz będą potrzebne, kochani. O ile gramofony tu mamy, o tyle fajek glinianych jeszcze nie mamy. Trzeba im będzie nowy szlak stworzyć. Fajki, stolica. Jakiś wolny okręt do tego przypisać. Dajmy tego. I tak nie ma nic do roboty. Ładuj w NBS-ie fajki gliniane. Proszę ciebie. Których tam mamy chyba dość. Mam taką nadzieję. Fajki gliniane. Proszę ja ciebie. Oczywiście, że mamy. 3, 4, 5 i 6. I rozładowuj je w Trelawney. Dziękuję. Tak jest. I tam musimy więcej fajek w NBS-ie w takim razie, kochani, zdecydowanie wytwarzać. Bo tu mamy tylko dwie fabryki. Czy nawet mniej. Kto tu robi fajki? Tylko wy. A trzeba by więcej fajek. Otóż, mordy. Więcej fajek, to znaczy, że jeszcze magazyn potrzebny. Na razie tu niech będzie. Może nie komplikujmy sobie życia. Tak. Tak. Tak, świetnie. Gdzie on jest? Nie wiem, ile tam zatrudnę jeden, ale mam nadzieję, że dość. Raz, dwa, trzy, wystarczy. No dwa wystarczą, dobra. Dwa wystarczy. To jest ogarnięte, świetnie. Wracamy do Trelawney zatem. Szczątki dla Willy'ego, tak. Już Willy, już to robimy, czekaj.
No i tutaj czekasz, dobra, świetny. Świetny, już się robi. Już dostarczamy. Jak się odezwiesz, to znaczy, że jesteśmy gotowi. My kolejne pozwolenie właśnie przygotowujemy. Zobaczmy, jak konsumpcja, kochani uczonych. Czy czegoś zacznie brakować za chwilę? Ubranek, nie wiem, konserw. Czy jest ok jeszcze? Chyba jest ok. Mam nadzieję, kochani, że jest ok, prawdę mówiąc. O, brakuje jednak, zobacz, zaczyna ubywać garniturów i butów, więc musimy poprawić produkcję, kochani. Musimy natychmiast poprawić produkcję garniturów i butów, bo zaczyna ich ubywać, jak widzicie. A to znaczy, że trzeba będzie kolejny dystrykt być może zbudować, kochani, który się będzie specjalizował w produkcji dóbr dla uczonych. Tutaj to było, tak? A, brakuje... No tak. Magazyn jest pełny, ale ubrań nam wcale nie ubywa. Wręcz przeciwnie, widzę. Tak. Coś takiego, kochani. Coś takiego, kto by pomyślał. Pamiętam, coś wysłaliśmy do Makareny. Tak, pamiętam cały czas, kochani. Do teraz pamiętam kogo. Mieliśmy tu ratusz postawić, otóż. Proszę bardzo, ja jestem uczciwym złodziejem, więc już oddaję ratusz. Na państwa użytek. Proszę bardzo. I proszę tu zadziałać od razu. Teraz będzie dość mieszkańców. Mam nadzieję. Tylko tortilli im brakuje, to się nie zmieniło jednak, kochani. Dobra, to będziesz pływał z tortillami, no co ci, co ja ci mogę powiedzieć, słuchaj. Staniesz szlak tortille i tyle. Dobra. Chodź tu, jak się nazywasz? Tomasz Pacholak, pomożesz nam. Dziękuję. Którykolwiek zresztą, kochani. Jesteś dostępny, więc będziesz ładował tortille w Dąbrowie i woził je tu. Dziękuję. No bo inaczej jest lipa, jesteśmy usadzeni po prostu. Jak Makaran dostanie tortilli, to jest koniec, kochani. Na razie nie wpływa Tomasz Pacholak na tej linii. Jako okręt bojowy, dzięki. Miałeś swój udział w bitwie, teraz przysłuż się czymś zwykłym. To też sztuka, to też sztuka. Dobra, kochani, to jak mamy to ogarnięte. Powinniśmy jeszcze do Blackwooda iść po specjalistów od... No, zawsze zapominam, kochani. Oczywiście po specjalistów od ratusza, żeby powiększyć dzielnicę naszych. Płyniesz do grodziska, będzie ktoś potrzebny. Ktoś z głową na karku. Tak, teraz się tu musimy zebrać wszyscy. Zdecydowanie. Po rozładunku. Czy już są specjaliści od portu i kapitanatu tutaj? Mam nadzieję, że tak, kochani. Mam wielką nadzieję, że tak. Ty nie masz roboty, prawda? Może ty byś chciał tortille wozić, co? Po świecie. To zostań tu, bo możesz być jeszcze potrzebny. A właściwie pójdź do grodziska. Coś dla ciebie znajdę innego. Tak. Rozładunek trwa w najlepsze, kochani. Rzeczywiście długo zajmuje sam rozładunek, jak widzę. Brakuje bydła sank pomału, trzeba pól więcej zbudować, kochani, w NBS-ie. Inaczej nie wyrobimy z taką ilością gagatków. Wydaje mi się, że tego nam może brakować właśnie, kochani. Taki prezent od tego? Niemożliwe. Pójdź do grodziska, jak tak, to skarmię tu. Czy to brakuje bydła, kochani? Czyżby? Zobaczmy. Tak, bydła sank brakuje, no dobra. Pasterze akurat jeszcze trochę mamy, więc można więcej bydła tutaj, kochani. Zdecydowanie, chyba że stąd możemy je też przewozić. Tak, moglibyśmy, gdybyśmy mieli więcej magazynów. Możemy mieć więcej, bo mamy tu mnóstwo miejsca, kochani. W takim razie tutaj zaczniemy bydło hodować także. Upewnijmy się, że okręty będą wypływały z pełnymi brzuszkami. Tak zwanymi. Dobrze. Drzewa wanza się pojawią, spokojnie. To nie problem. Czyli więcej pastwisk potrzeba, proszę pana.
Tego nam było trzeba. Pastwisk. Okazuje się. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze tu oczywiście pociągnąć? Jesteśmy w stanie, my to zrobimy, proszę pana. Koniec tej strony. To może nie jest najlepszy pomysł. Mamy kampus, dobra. Więcej bydła sank potrzeba. Panie, to są wielkie rzeczy się dzieją. Naprawdę, proszę nie przeszkadzać, tu się historia tworzy. Nate. Jest robota, dobra? Czy ty właśnie przerzuciłeś ten przedmiot, o którym wszyscy mówią? Nie. To dobrze. To dobrze, twoje szczęście. Chodź, chodź, to wszyscy nasi gagatkowie. Nie ty, bez ciebie, ciebie nie liczymy. Ale resztę tak. Dawaj, dawaj, zanim inni przypłyną, dobra. Do grodziska. Płyńcie. Teraz tak, byliśmy w NBS-ie i tam chcemy być. Pierwszy etap chyba ukończony budowy, tak kochani. Świetnie. Od razu rozpocznijmy następny etap. Brakuje robotników, no dobra, trochę to potrwa. Trochę to potrwa, trudno. Potrzeba 1000 robotników aż. Zarządzam tymczasowy awans społeczny tych oto gagatków. Powinno być lepiej. Mam nadzieję, że teraz wystarczy, kochani. Musimy mieć więcej robotników, jak się domyśliliście już sami. Właśnie się staram o to. Teraz powinno być dość jedzenia i wszystkiego. Do NBS-y, kochani. Potrzebujemy więcej bydła sank, jak wiecie. Dlatego będzie potrzebny jeden ze statków. Proszę bardzo, będziesz stąd transportował to bydło. Sank, nie sank. To nie jest Shang Tsung. Dobra, spróbujmy skopiować tak jak są. Tutaj nie wejdą pewnie. Wejdą, ale nie będzie... A nie, będzie możliwość transportu. No dobra. To ja tak chcę. To ja tak chcę, kochani, żeby było. Żeby tu były te pastwiska. Dwa. Proszę bardzo. Trzy. Cztery i połączmy je drogami, tak. Świetnie, z magazynami, jak się domyślacie, kochani. Tak. Tak. Tu także. Tak. Więcej ich zbudujemy, to jest tylko początek. Kochani. To tylko początek. Proszę się nie sugerować. Tak, i jeszcze więcej skopimy tych pastwisk. Bo chcemy ich mieć jeszcze więcej, oczywiście. Cztery wejdą, to też wejdą tylko. Tylko cztery chciałem powiedzieć. Aż cztery, oczywiście. Tutaj? Nie. Dum, 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 dum. Im więcej, tym lepiej, kochani, jak się domyślacie. Dobra, teraz wszystko jest połączone, świetne. Chcemy ich jeszcze więcej mieć, kochani, jak się domyślacie. Jeszcze dużo więcej. Tutaj też damy radę je zbudować. Świetnie, świetnie. A tu? Tu już gorzej, ale tu zawsze damy radę. Tu też damy radę, kochani. Nie żałujmy sobie, przecież tak nie może być, że zabraknie nam. Nie żałujmy sobie absolutnie, kochani. Tu magazyn jeszcze musi się zmieścić. Przecież. Dobra, czy to nam coś da w tej chwili? Magazyn. To na pewno, a czy coś jeszcze? Jak się szybko nauczyłem budować te NBS-ie, kochani, teraz, naprawdę. Sam jestem pełen podziwu. Na rogu go dajmy. I teraz nasze uprawy, chciałem powiedzieć, hodowlę sank. Już zaraz przypłyną kolejni. Mamy tu dość pasterzy, żeby tylko tym się zajmować w zasadzie. Kanały za chwilę przekroczą i otoczą, kochani, te hodowle bydła, zapewniam państwa.
muszę im miejsce zapewnić odpowiednie. Dbam o to bardzo, proszę mi wierzyć. Żeby kanały też były dookoła. Tak. No, na co czekasz? Na razie wystarczy, wydaje mi się. Zdecydowanie. Moi drodzy. Tak. Tak. Spróbujmy tego, kochani. I kanały spróbujmy puścić tędy. Your ship has returned from its voyage. Świetnie. Czy może być coś lepszego? Powiedzcie sami, kochani. Teraz myślę, że ich wystarczy. Cyk. 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 Tak, tak, zgadliście, kochani, to nie był koniec. Jeszcze tu mamy ambitny plan, pociągnąć kanał dookoła. Teraz magazyny powinny wyrobić ze wszystkim. Mhm. Powinny, kochani. Tak. Świetne. Nie, tam niepotrzebny, bo już tu mamy dość ich. Dobra, i teraz ten statek zatem. Jak już powiększymy ilość magazynów po raz wtóry. Powinien pływać stąd, kochani. Czego jeszcze brakuje w NBS-ie, proszę powiedzieć. Przepraszam, nie w NBS-ie. Oczywiście nie w NBS-ie. This is the research. 5 domków kolejnych, dziękuję. I dalej, duże badanie. 61 tysięcy mamy, kochani, to nie chcemy bite. Zabawiłem trochę w tej NBS-ie teraz. I czas zleciał, proszę bardzo. A tu 5 kolejnych budynków możemy postawić. 5, świetne. Czy już radio państwo potrzebują? Za chwilę będą. Kapelusze, to wiemy, że żywność. Gulasz, tak, będzie potrzebny, ale myślę, że tego wystarczy akurat. W przeciwieństwie do, kochani, do Sang. Sang, stolica. Tak, i tym samym w NBS się ładujemy. Jak się statek nazywa? Szary Sokół. Szary Sokole, ładuj tu bydło. Proszę. Na fulla, jeśli łaska. 4, 5, 6. Czy coś jeszcze z NBS-y? Gulasz, tak? Będzie potrzebny. To może w przyszłości. Rozładowuj to w Trelawney, oczywiście. Tak. Dziękuję, a my musimy w grodzisku. Jeszcze teraz, kochani. Jeszcze w tym odcinku. Dostać wszystkich potrzebnych specjalistów. Musimy płynąć do Blackwooda. Tak się nazywa? Blackwater, przepraszam. Wszystko jedno. Whatever, jak on się tam nazywa. Ich proszę wysłać z powrotem do nowego grodziska. Tak jest. Dziękuję. O proszę, i flota jest jak na życzenie, żeby ich załadować. Zbyt długo nie zabawiliśmy w NBS-ie w takim razie, kochani. 53 tysiące punktów. No, jeszcze sporo przed nami, kochani, pracy. I z Instytutem, i z Wystawą Światową. A właśnie, jak tam jej budowa idzie. Światowa populacja dalej nam rośnie, kochani. Etap 3 z 5 trwa. Świetnie. Cieszę się bardzo, kochani. W tym odcinku nie zdołamy zbudować tego wspaniałego monumentu, niestety. Ale wiele innych rzeczy się uda, mam nadzieję, kochani. Szczerą nadzieję mam, że tak właśnie będzie. Możemy wydać kolejne punkty w międzyczasie. Może już czekając na flotę zrobimy to. To już ostatnie przymiarki, kochani. Ostatnie kursy. Już prawie opróżniliśmy magazyn w grodzisku. Zaraz zaczniemy ich zamieniać na punkty nauki, jak tylko będzie możliwość. Dziwię się, że teraz nie laguje, jak oni tak tłoczą, kochani, tutaj. To już prawie koniec. Dacie państwo wiarę? To resztę wyślemy w takim razie, kochani, do Blackwater. Po resztę przedmiotów. Jeżeli to już wszystko. W istocie. Dobra. Jeszcze kapitana, prawda? Niepotrzebny już w tej chwili. Czekaj, czekaj, jeszcze weźmiesz trochę przedmiotów. A, gdzie tam koniec, kochani, widzieliście to? Bardzo byłem optymistyczny, ogłaszając jakikolwiek koniec. A tu jeszcze przedmioty są do zabrania.
jest to sporo. Przedmioty portu właśnie, które bardzo chciałem wcześniej znaleźć i zabrać. Teraz się znalazły, kochani. No dobrze, teraz też znajdą swoje zastosowanie, niewątpliwie. I świetnie ich będziemy w stanie użyć, kochani. Tak. Razem z całym dobrem inwentarza. Świetnie. No, jeszcze dwa. Nie wstydzić się, chodźcie, chodźcie. Starcie dla wszystkich. A skąd ten okręt piękny możemy kupić, jak Great Eastern, kochani? A, tak. Jak to nie został blokowany? Oczywiście ukończ wystawę światem, wesprzy Archibalda w budowie pływającego miasta. O Boziu, ile oni tu wymagań mają. No dobra, osiągniemy sobie to też, kochani. Musimy ukończyć wystawę światową wpierw. Potem mu pomożemy, niech będzie. Niech stracę. Dobra, państwa wyślemy do Trelawney, kochani, jeszcze w tym odcinku, płyncie. Pana już wysłaliśmy, więc postaram się kupić tych specjalistów, których potrzebujemy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak się wabią. Esze i projektant mody. Esze i projektant mody, dobra, rozumiem. Oboje są z NBS-y. Esze i projektant mody. Tego też weźmy. Jeszcze Esze i projektant mody. Czyli teraz dorwiemy, nie wiem, kochani, spróbuję. Nie? Poznamy. Esze już jest chyba. Nie, tak, projektant mody, jeszcze Esze. W takim razie, byle mnie nie przerzucił, kochani. Jest, znaleźli się wszyscy. Świetnie, kochani, wysyłamy ich w takim razie do Trelawney, do nowego grodziska i w następnym odcinku, kochani, ruszamy dalej z większą ilością uczonych jeszcze, jak się domyślają państwo, którzy już tu za chwilę się pojawią. Wtedy Racusz nam także zboostuje i będzie świetnie, kochani. I będzie świetnie. Za dzisiejszy odcinek, kochani, bardzo wam dziękuję. Dzięki, że byliście ze mną jak zawsze. Dajcie znać, kochani, jak wam się podobało. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych. Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia. Pa, pa!